Siemano, dzisiaj w najprostszy sposób zawiążemy przynętę. Bierzemy naszego, w tym wypadku, wopka, przekładamy przez linkę, łapiemy w ten sposób, żeby powstała podwójna pętla i teraz najważniejsze zadanie. Zrobić 3-4 pętle. Jest? Jest. To trwało kilka sekund. Bierzemy palce w ten sposób, żeby wszystko przytrzymać. Końcówkę plecionki czy żyłki przekładamy przez oczko i teraz w zależności od linek, żyłek czy plecionek i ich średnic zaciskamy wszystko bardzo powoli. Są zwolennicy, że nie lubią wiązać woblerów na stałe, więc można to zaciągnąć w takiej odległości, że będzie spełniało funkcję agrafki. Zaciągamy, zaciągamy, zaciągamy i mamy super zawiązaną przynętę. Końcówkę oczywiście odcinamy. Nie ma szybszego i lepszego sposobu. Jest to wiązanie pancerne. W ten sposób, gdy zawiążecie przynętę, zrobicie to w kilka sekund. Mistrzostwo świata. Spróbujcie.